Ponad setka rowerzystów z kilkunastu gmin naszego subregionu wzięła udział w kolejnej edycji rajdu rowerowego pod nazwą Siekierczyńska 40, który w sobotę 21 kwietnia zorganizowało Towarzystwo Cyklistów Orzeł z Siekierczyna. Trasa krótsza 29 km, trasa dłuższa około 45, pogoda sprzyjała, no i zaskoczyło nas mile ilość uczestników, grubo ponad setka, także nawet się nie spodziewaliśmy, ale było bardzo sympatycznie, ogarnęliśmy to wszystko. Wszyscy cali szczęśliwi dojechali. Rowerzyści wyruszyli w trasę spod Siekierczyńskiego Domu Kultury o godzinie 11, by po kilku godzinach dotrzeć na finisz, który odbył się na basenie, gdzie na uczestników czekał piknik z ciepłymi posiłkami przygotowany przez współorganizatora imprezy, czyli Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie. Znajdujemy się na takim gminnym terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Siekierczynie, zwanym potocznie basenem. Tutaj odbywa się już po raz czwarty impreza pod nazwą Siekierczyńska 40. Jest to rajd rowerowy, który robimy od 4 lat. Dzisiaj, podobnie jak w latach ubiegłych, bierze w nim udział około setki osób. Są to rowerzyści, cykliści z powiatu lubańskiego, z gorzeleckiego, ale również i z lwóweckiego. Cieszymy się bardzo, że nie tylko dorośli biorą udział w tym naszym rajdzie, ale coraz jest więcej młodzieży. W tej chwili mamy około 20 dzieci i młodzieży, którzy, mam nadzieję, po tym starszym pokoleniu przejmą pałeczkę i będą również uprawiać czynnie turystykę rowerową. W rajdach od początku ich istnienia bierze udział Edward Cwynar, zawodowo wicewójt gminy Siekierczyn, ale również zapalony rowerzysta i członek Orła. Panie wójcie, jak ta trasa? Bardzo ładna, przepiękna pogoda i najważniejsze, że rekord świata padł w Siekierczynie, bo cyklistów było znacznie powyżej 100. Jeżeli prognoza pogody nie przeszkodzi i nie będzie żadnych przeszkód, to w piątek jedziemy na 3 dni, 3 kraje, 3 wędrówki na rajd rowerowy na 50 km. W niedzielę rajd Kwisy z parku na Kamiennej Górze na wyrobisko, no a potem już rajdy majowe akurat. Piotr Kret poinformował również o planach Orła na sezon rowerowy 2018. W piątek mamy tutaj rajd PTSM-u, w najbliższą niedzielę, nie w tą, tylko w kolejną, znowu rajd Kwisy, z którymi tutaj współpracujemy, jeździmy, także myślę, że zaczyna się aktywny, jak to się mówi, wypoczynek i no z tego, co widzimy, duże zaangażowanie młodzieży, bo blisko połowa to jest już naprawdę młodzież taka poniżej 18 roku życia, także cieszymy się, że to, jak to się mówi, owocuje. Obóz rowerowy w Buru i my zaczynamy turnus 24. Kadra troszeczkę szybciej pojedzie go przygotować. No i będzie już kolejny 20, chyba trzeci, jeśli się nie mylę, 22, 23 obóz w Buru. I także aktywnie zaczynamy i myślę, że będziemy do jesieni późnej jeszcze aktywnie uczestniczyć. Trasy oraz organizację rajdu bardzo chwalą uczestnicy wydarzenia. Trasa bombowa, pogoda bombowa, cykliści bombowi, więcej nic nie potrzeba. Nie zawsze się uda, bo są nasi koledzy, którzy gdzieś tam w okolicy robią rajdy i tak jak Kwisa nieraz, deszcz złapią, a my tu piękną pogodę, słoneczko świeci. Ale dawaliśmy, studia nas tyła, ale daje. Tak się ciągną. Tylko jeden odcinek był taki drogi, nie za bardzo, ze studni z górnych koło plantacji choinek, ale później Gozdanin pod górę, Marachanę żeśmy zrobili między Gozdaninem a rodzicą, także jak na wyścigu pokoju. Ja pierdolę, jak? Jak zawsze, pierwsza klasa, bardzo dobrze. Pogoda idealna, ludzi multum, ponad setka rekord tego rajdu. Wszyscy zadowoleni, szczęśliwi. Ciężko było? No, przy tej pogodzie tak, a kilometrów to było. Trasa wymagająca, sporo podjazdów, ale przyjemność, sama przyjemność. Doroczny rajd Siekierczyńska 40, który odbywa się każdego roku w kwietniu, otwiera oficjalnie sezon rowerowy w gminie Siekierczyn, która słynie z przepięknych tras, po których chętnie szosują cykliści z całego regionu.